Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się kolejny już raz w grze Swag and Sorcery. A więc tak, ostatnio udało nam się ogarnąć jakieś takie czarmarodziejstwa dziwne. Nawet nie wiem do końca jak to ma działać, ale tak, udało się. Dzisiaj odbieramy nagrodę i zobaczymy co dalej. To ostatnio chyba czytaliśmy. Więc cek. Dostaniemy za to magiczny sklepik. A teraz standardowo kończymy questa i będę wam pięknie czytał, co ono oznacza. Idealnie. Kto powiedział, że książki były bezużyteczne? Teraz możesz zbierać esencje z potworów, które pokonujesz i zrecyklingować ją na manę do zaklęć. Dobra. U. Sekret kostki. Czyli szczerdziowi 5. Elusive Essence, czyli chyba uciekającej esencji, czy jakiejś takiej. Ale dobra, mniejsza. Witaj! Jesteś zainteresowany mistyczną kostką na stole? Tak, jest prawdziwie niesamowita. Ale nie mogę poznać jej sekretu. Możesz pomóc mi zdobyć trochę esencji? Oczywiście. I teraz co tu mamy za zadanie? Dostaniemy Power of Fire 1. Dzieląc 100 points of Fire Damage i Mist of Retreating. Mist of Retreating. Okej, dobra. Dobra, nie wiem o co chodzi, ale dobra. Teraz pora zacząć się trochę biznesem. Pamiętasz królewski rozkaz, czy dekret? Wyślij swoich bohaterów, by pokonywać potwory i zbierać esencje. Stali się ostatnio bardzo leniwi, bez powodu. Okej, przy okazji to jest jeszcze jakieś aupka. Dobra, 4 takie lepsze, czy tamte lepsze. I będziemy mogli zbudować magiczny sklepeł. I tak, ostatnio trochę nie zaglądałem, więc muszę zobaczyć. Okej, 900 jest potrzebne, żeby móc... Ten, jak to się nazywa? 900 jest potrzebne, żeby móc w ogóle trzecią postać zrekrutować. A jak nic, będziemy potrzebować 4 i tak. Póki co wyruszamy. Ostatnio sprawdziliśmy raz to i raz to, to teraz powracamy tutaj. Wiecie, żeby nie było za nudno, będziemy na przemian tu łazić. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Ale okej, tak się udało. Słaba esencja i łzy ducha. Nawet duchy mogą płakać. Na przykład... Mogą płakać ze śmiechu, kiedy patrzą na twoje postacie. I tak, milion różnych rzeczy. Dużo złota. Więc dobrze, jakoś to jest. Okej, pokonany, słaba esencja, lecznicze liście. I wszystko super, tylko trochę szkoda, że same słabe esencje. Tam prosili jakieś inne łocie. Niebezpiecznie się robi. Nawet bardzo niebezpiecznie. Wiej. Dobra. Dotarliśmy z częścią rzeczy. Tak, mamy to. Złoto przynieśliście dużo, więc zasługujecie na uzdrowienie. Zasługujecie też na relaks wespa. I... jak to działa z tą maną? 8 słabej esencji. Trochę czasu, żeby stworzyć, a tutaj ta unikająca esencja. Czyli to jest chyba jeszcze słabsza. Coś. Bo można zbierać w magicznym lesie. Dobra. W takim wypadku, jeśli zauważymy teraz informację, że można tutaj zbierać esencję, to wracamy na stare śmieci, ciesząc się po prostu wszystkim. Żeby tylko nazbierać esencję. Oczywiście potem idziemy znowu do tych mocniejszych lokacji zbierać skarby. Skarby się próbowały, wiecie, tam po swojemu gadam, jak zawsze, i tak. Bardzo delikatny ślad magicznej natury żywej istoty. Łatwo to zbierać, ale chyba jest słabsze poniekąd, nie wiem. Możliwe, że to właśnie nawet działa w ten sposób, że tutaj mniej potrzeba, ale też mniej się dostaje, nie wiem. Mamy tak jak na to questa, więc parę podejść do lasu i będzie spokój. To jak widzicie jest wielka różnica między tym, co tam dostajemy, a co tutaj dostajemy. Więc tak, powracamy. O, proszę, czyli bossa będzie można spotkać kilkukrotnie. I jakieś to.
dla nielokalnych, to nie. Ja jestem lokalny, więc mnie nie wolno. A przynajmniej z takiego założenia wychodzę. I teraz tak. Nie to. Nie to. Gdzie to jest? Wydaje mi się, że tak, jeszcze będzie tego mniej. Więc powiedzmy, że najpierw oddamy esencję i pójdziemy tam znowu te trudniejsze. Aha. Dziękuję, ale mimo tego, że ta dziwna rzecz jest na pewno magiczna, nieważne jak długo będziemy to badać, nie odkryję ich sekretów. Może inne podejście zadziała? I co my tu mamy? 10 słabej esencji. Jestem zdeterminowany, by przeprowadzać kolejny eksperyment. Doszedłem do wniosku, że... Aha. A. Że jest jakiś tam... jakaś regularność w numerze kolorowych kropek na tej kostce. Potrzebuję więcej esencji. A, okej, dobra, czyli mam do czynienia z kostką Rubika. Ciekawe, kostka Rubika, jak taki mieliśmy coś przedstawione. Tego bym się nie spodziewał. Ale dobra, mniejsza, przy okazji chyba zdobyliśmy ostatnio jakąś nową kuszę. Tylko czy one już mają? Czy nie? 15-40. I ona ma zwykłą. Nie wiem, czy jest to najlepsze podejście, ale ja spróbuję jej zrobić nową. Myślę, że to też można było spróbować kiedyś, ale wymaga to dużo bardzo uwagi. Okej, okay. Crafting. Idzie ona. I oby ta kusza okazała się lepsza niż to, co miała do tej pory. Okej, definitywnie jest lepsza. Co ciekawe. Mniej obrażeń. Nie rozumiem do końca dlaczego, ale tak, pomyślę jeszcze o tym. Ewentualnie ją sprzedam kiedyś. I tak, teraz nie ma co już czekać. Byliśmy tutaj, teraz ponownie idziemy tu i tak na przemian będziemy łazić. Zbierając wszystko, ulepszając postacie. Chociaż z tym ulepszaniem to chyba najłatwiej byłoby po prostu zlevel upować ich, żeby myśleć o tym, wiecie, jak oszmyś na kształt je i są wyższego poziomu, lepiej sobie radzą. Ale rzeczywiście nie ma co ukrywać, pewnie i tak będzie bardzo ciężko, jakoś to jest do 24 poziomu lokacja przewidziana i w ogóle... strasznie dużo tu jest takich ludzi, tak jakby... opętywanych przez jakieś dziwne, mistyczne, mroczne moce. O, kamień żalu. Aha. Ulubiony kamień szkieleta, ty go ukradłeś. I okej, jak to plazma, kolejne jakieś inne rzeczy i... co bardzo ciekawy sukces. Zarobiliśmy mniej niż jest potrzebne do wyleczenia, więc póki co zamykamy, tylko relaksa robimy. I przy okazji... O! Nie wiem do końca, co to jest. Poza tym, że jakaś ciężka dłoń, jeden z spa. Ale nie kosztuje jakoś szczególnie dużo. Jest dobra, 250 to też nie jest mało. Nie, jesteśmy coraz bliżej wynajęcia nowej postaci, żeby ona mogła nawet sama chodzić na ten, na podróże po tym, wiecie. Po lasie. Tak, lasie. Lesie. Ale mniejsza. Dobra, po co dajemy ją i udało się uzbierać na jedną porcję, więc wycraftingujemy manę. Zobaczymy, ile tego będzie. Aha, 10 punktów. Dobra, w takim wypadku będzie trzeba tutaj dużo się namęczyć. Idziemy ponownie teraz na pole bitwy, no i... nie wiem, co więcej mam powiedzieć. Definitywnie będzie to wymagało trochę czasu, żeby się ogarnąć. Na tyle, żeby mieć wszystko załatwione tak jak trzeba. Ale nie ma co się przejmować, wcześniej później to zrobimy. Niedobrze, bardzo niedobrze. No! Dasz! Ta gra mnie nie lubi po prostu. Ja jestem tego pewien, ta gra po prostu mnie nie lubi. Celowo mi to robi. Chyba, żeby mikstury się skończyły. Nie, mają jeszcze mikstury. No. Ja nie wiem. I teraz tak, co by tutaj ustawić na to, co będziemy wynosić stąd. Najlepiej byłoby esencję w sumie. I... okej, okay, chlej miksturę, tak, dobry bohater, chlej miksturę.
Z drugiej strony potrzebujemy też złota. Nie. Definitywnie. Wiej. Dobra. I mamy 955. Więc jej, kolejna postać. Ja ci będę za to. A więc nową postacią, z którą mam przyjemność się spotkać, jest Mona. Która? Ma słabą inteligencję, a bardzo dobrą staminę. I oczywiście, jak większość postaci u nas tutaj, jest sukulteską na początku. Ale spokojnie, nie bawię się, to zmieni. Tylko najpierw trzeba przygotować parę rzeczy na zapas. Przy okazji, przy użyciu tej esencji możemy robić lepsze mikstury. Tam lepsze mikstury, Robimy najsłabsze, bo najtaniej. Tak. Ponownie muszę teraz jeszcze tylko zobaczyć, co my tu mamy dostępnego dla niej. I dobrze. Jako, że w sumie statystyki ma wyrównane w kontekście siła, zręczność, tylko ma wysoką staminę, to nie trzeba będzie się przejmować niczym. Aż tak, więc zobaczmy. Następny masakra, ile tam trzeba. Co tutaj? To zwiększa zwinność i obronę. Ewentualnie tej obrony mocno zwiększa. Więc tak. Natomiast tu mamy coś, co zwiększa. Chyba coś. Jak miało czasem opóźnienia. Okej, tutaj zwiększa to obrażenia i życie. Więc tak. Gdyby nie to, że wymaga tych wyższych poziomów, to mi tutaj takie rzeczy dał. To jest naprawdę porządne, hełm taki i to. Natomiast koszulę bym dał tamtą, żeby mieć jak największej obrony. I jakoś mi się wyrodziła raczej. Sama na wyprawach w lasa. Ale zanim to musimy zobaczyć, ile w ogóle potrzeba na wyszkolenie na drugi poziom. O, stuwa, dobra, nie jest aż tak źle. Więc póki co, wy idziecie teraz. A zanim gdzieś dalej, to tak. Dobra, to tutaj była porażka, idziemy znowu tutaj. A ty, moja droga Mono, dostajesz tutaj trochę też mikstur do siebie i wyruszasz tu. No i mamy teraz dwa podejścia na raz, jej! Wielki sukces! To prawda, jedna z postaci jest Sukulatesem i pewnie będzie więcej porażek mieć niż sukcesów, ale spokojnie, to się prędko zmieni. Mogę wam to obiecać. Dobra, ważne, że mam miksturę, więc jeszcze nie zginie tak szybko. Chociaż definitywnie, jak tylko będzie okazja, będzie trzeba ulepszyć sytuację. Dobra, ucieknij swoją drogą, nie ma co, żebyś zginęła. I sukces, bo zdobyliśmy nowy przepis na spodnie. Więc jej, nowe spodnie. Pewnie będą nieprzydatne, ale wiecie, nie ma co marudzić. Ważne, że są nowe spodnie, może być dało się je drogo sprzedawać. Jak wiecie, wszystko, co się drogo sprzedaje, jest na swój sposób opłacalne. W sumie? Nie pomyślałem o tym, żeby sprzedać tą kuszę, którą tam zrobiłem. No tak, może gdybym ją sprzedał, to by było mnie stać już na milion różnych fajnych rzeczy. Ale dobra, sukces. Przynajmniej tyle. Więc teraz tak. Wszyscy dostajecie relaksa. Leczenie to naturalnie. Nie mogę teraz po prostu, wiecie, nadużywać moich finansów, bo nasza towarzyszka nowa Mona potrzebuje teraz level upa, więc tak. Drugi poziom powoduje, że może ubrać już niektóre akcesoria. Czy mamy cokolwiek? Ma spodnie. Więc już jest postęp. I dobra. W takim wypadku, mój drogi towarzyszu, co by jej wykrafcić? Tych dwóch rzeczy, szczerze, dzida zapyta się lepiej, więc wykraść ci proszę dzidę, żeby miało już lepszą broń. Dziękuję bardzo. Nagrodę idziesz do spa, na delikatny relaksik. I tak. Mona nadal nie jest może jeszcze gotowa do wszystkiego, ale definitywnie z taką piękną dzidą w łapie powinna sobie poradzić. W ogóle ciekawa sprawa, że u niego się nie pokazuje ta dzida. Ale dobra, mniejsza. Więc tak, ty wyruszasz z powrotem do lasu, niczym sobie nie poradzisz, wy idziecie do ruin. I tak, definitywnie, jeden dodatkowy spodzień i to, że ma teraz tempę dzidy do rzucania, zmieniło wszystko. Tak więc sukces! I w ogóle. Może w końcu będziemy w stanie przynajmniej zwykłych przeciwników pokonywać w lesie i zbierać nam jakieś śmieci. Bez uciekania. W sumie, tak, dobry pomysł. O,
klej, tak. Dobry postać. Klej, mikstury lecznicze. Dobry postać. Okej, okay. Jak na razie wszystkie postacie są na tyle inteligentne, że piją mikstury, kiedy jest to potrzebne. Nie trzeba ich upominać. Dobrze. Bardzo dobrze. I zobaczymy, jak tam dalej. Okej. Okay. Nie wiem, czy nasza towarzyszka nie zużyła już wszystkich mikstur może. Więc zobaczymy po tym ataku. Nie, dobra, nie zużyła wszystkich, jeszcze ba. Trzeba w sobie miała, bo teraz już nie ma, ale mniejsza o to, ważne, że się udało. U. A tutaj padł na ostatniej prostej. Smutne, ale dobra, ważne, że się udało jakkolwiek, więc relaksy dostajecie. Leczenie nie dostajecie, musicie poczekać w kolejce do tego, jak mu tam było, no. A dobra, mimo, po prostu w kolejce czekacie do kościoła, niech się albo leczy się sami. Nie będę płacił za to, potrzebuję 500 na inne rzeczy. Dobra, super. Podwójny sukces. Ile na następny poziom? 150. Od razu to robimy, żeby, wiecie, żeby miała więcej. I mamy już wystarczająco esencji słabej. A bym znowu chciał słabą esencję. Coś ta lepsza, ale dobra, i tak mu przekażemy. Żeby dostać więcej złota i jeszcze bardziej naszą monę ulepszyć. Kolejny eksperyment i kolejna porażka. Ale się nie poddam. Żaden artefakt nie będzie stał naprzeciw mojej żądzy wiedzy. Znam wszystkie sekrety. Jeśli muszę nawet... poznam wszystkie sekrety. Nawet jeśli będę musiał wykorzystać każdą ociupinę esencji tego świata. Maniak. Jakiś maniak normalnie. I co? 10 kamieni żalu. Okej, dobra. 6 boków, 6 kolorów. I te kolory rozstawione na każdej stronie w unikalny kształt. Musimy przetestować reakcję kostki na kamienie żalu. Przynieś mi, powiedzmy, 6 kamieni powinno wystarczyć. Każdy 10 przynieść. Okej, rozumiem. I dobra. 4. poziom, jej! Czy nasza mona może teraz wziąć jeszcze jakieś starsze ekwipunki, które tutaj czekają? Okej, więc pierwsza rzecz, tak, może koszulę nową nawet wziąć. I tak, zobaczmy jeszcze w ogóle może te nowe rzeczy, które tam doszły do skrawcenia, czyli nowe spodnie, które dają. Jakie to fajne! Wszyscy członkowie grupy zdają dodatkowe mroźne obrażenia. A moja droga towarzyszko, wykrawcie mi proszę 2 pary takich spodni. Okej, dziękuję. Jeśli są lepsze niż to, co nosisz obecnie, dostaniesz. Jeśli nie, to... Nie. Więc tak. Są gorsze i są gorsze. Ale nie przejmujcie się tym. Jestem kaszla, oczywiście. Krawcimy kolejne. I dobra, wyszły jakieś jeszcze lepsze spodnie. Mniej obrażeń. Nie wiem, czy biorą pod uwagę tamto. O, chwila, te spodnie dają siłę? Dobra, trudno. Jeśli spadną mi obrażenia, niech i tak ma być, jeśli tak ma być, to tak będzie. Tak, 141. 143, tak, spadły. Ale wzrosły tamtemu towarzyszowi, więc nie jest może tak źle. I tutaj spadnie obrona, jeśli to ubierze. Ale wzrosną obrażenia, więc... No, muszę to zrobić. Muszę, po prostu muszę. I na końcu jeszcze jakąś czapeczkę trzeba jej ogarnąć. Mam tutaj taką, która zwiększa zwinność, czyli to w sumie nie jest potrzebne. Albo mam tutaj garnek na głowę taki. O. Więc oczywiście dostanie garnek na głowę. Taki o. Bo co innego mogę dostać? Dobra. Dostajesz w takim razie pięknego garka. Który swoją drogą ma dosyć wysokie statystyki. Muszę przyznać, nieźle. Oczywiście nie najwyższe, bo co. Bez przesady. Gra nie jest aż taka łaskawa. I... Miksturki lecznicze. Mogłbym jeszcze kilka zrobić, ale nie ma sensu chyba. Tak, tutaj są jeszcze 3, tutaj są. I tutaj, dobra, idziemy tu, skoro mamy questa na kamienie żalu. A ty, moja droga, do dasa, co więcej powiedzieć. Atakuj swoim nową dzidą Tamto było bardzo szybkie. Nie wiem, czy mnie się to podobie. Tak szybko padł nasz towarzysz.
Wiej. Dobra. Dała radę zwiać. Dobra, dała radę zwiać. Ej, patrzcie, to jest takie stresowe jakby odpowiedzi, reakcje, ale no, stresuje mnie to, że tak się dzieje. Nie jakieś ważne też coś, tylko po prostu takie emocje wielkie, że co tam się dzieje, jakim cudem i tak dalej, ale dobra, mniejsza. Swoją drogą przydałoby się iść zrobić jeszcze nasilnika. Ja, definitywnie. No i dzidę dwójkę, albo mi jeszcze dwójkę dać. Nie wiem, które bardziej. Ale okej. Okay. Elitarny grzybek i w ogóle jestem z niej dumny, sama sobie z nim radzi. W czasie, kiedy tamta dwójka i łopów musiała wspólnie chodzić, żeby sobie się go pozbywać. Dobra, relax. I teraz tak, tutaj potrzeba staminy. Teraz kto ma najwięcej staminy, bo to jest bardzo istotne. Ona ma 26, ona ma 26. Okej, rozumiem. Rozumiem wszystko. W tym momencie musimy tylko sprzedać to, co już na pewno nie będzie potrzebne. Pewnie potem będę tego żałował. Ale sprzedamy to. Halo, sprzedawaj to. I w tym momencie Mona zostaje naszą ekspertką do spraw staminy. Będzie miała już więcej niż ktokolwiek inny z drużyny. Dobra. Więc skrafcisz nam trochę many. Pewnie to będzie 10 znowu. A nie, 5. Okej, czyli za te esencje jest 5, za coś 10. Na to wygląda. I dobra. Zrób sobie jednego medalika. Jakiś piąty poziomowy, więc chyba możesz go ubrać. Dać trochę więcej obrony, dobrze, dobrze. I wiecie co? Aż tak siedzi, aż żal nie wysłać tam wszystkich. Niech wszyscy po prostu idą. I zobaczymy, czy ktokolwiek wygra. Wiem, że pewnie nie. Trendownym kolorem jest zielony. Okej. Rozumiem. Nie mam dużo zielonego, ale i tak wysyłamy całą trójkę. Zobaczymy, czy ktokolwiek wygra konkursa. Jeśli nie, to trudno. Jeśli wygrałem, to jej, udało się. I dobra. Dostają lajki i dislajki. Oczywiście, muszą więcej dislajków wrzucać niż lajków. Jak zawsze. Na jednego lajka przypada 5 dislajków. Ale dobra. Spokojnie, może jeszcze jest nadzieja. Jest nadzieja. Nie mówię, że jest najlepiej, ale wiecie, na spokojnie zobaczymy, może coś z tego wyjdzie. Może, może nie. Ale powiem szczerze, rozbrałem mnie, za każdym razem jak widzę te postacie w garkach na głowie. Jako potężne hełmy. Mhm. I? No, nie jest najgorzej, drugie i trzecie miejsce, super. Nie mamy pierwszego, no, szkoda, ale zawsze jakieś zarobki będą. I udało się. Zarobiliśmy na tym 150. Łącznie 25 reputacji, trochę śmieci i liści leczniczych. E? W domu mody mogę kupić jakieś nowe rzeczy. Aha. No, rozumiem, czyli tu chyba można zbierać rzeczy, które normalnie nie można zdobyć. Trzeba można zdobyć, ale trzeba po prostu jakoś tak sobie ogarnąć. Więc dobra. Nowa koszula. Widzę to, tak. Wiem, że można ją pewnie wydropić, więc szczerze powiedziawszy się trochę jeszcze wstrzymam. Ale wcześniej czy później będę musiał definitywnie tutaj na zakupy pójść. I cóż, w tym momencie jeszcze tylko to zrobię trochę craftingów. Zarzucę może jakieś badania, jeśli mogę. Nie mogę, to sprzedam jakieś stare śmieci. Zarzucę po prostu te badania nowe. Nie wiem, jak to ma działać, ale tak. I w sumie widzimy się za chwilę, potem jak już ogarnę przygotowania, jakieś tam rozdzielę mikstury, pomyślę co jeszcze zrobić. Wiecie, na spokojnie, żeby po prostu wszystko ogarnąć. No dobra, craftingi zrobione, więc zobaczmy co tutaj teraz jest. Zobaczmy, że to jest jakaś specjalna opcja. Do 50 mogę jakąś postać sobie ulepszyć. 50 zwiększając obrażenia. Ciekawa opcja, bo jeszcze, że tutaj to zrobiłem, ale jeszcze nie jestem przekonany. A tutaj? O, będę musiał nauczyć leczyć sojuszników, ale dobra. Lecieć dalej, to jeszcze mamy magicznego sklepa do postawienia, więc postawiamy ładnego. I to daje bonusy do obrażeń naturalnych. To daje bonusy do inteligencji. To daje bonusy do inteligencji. I mamy kija, który daje bonusy do inteligencji. Oczywiście. A wiecie co? Nie wiem jeszcze, co z tym będzie. Coś czuję, że może przetestujemy to wszystko niedługo na naszej towarzyszce, Monie. Wiecie, żeby zobaczyć, jak magia działa. Ale te...
Dobra. Póki co się tym nie przejmujmy. Tylko ostatnie spotkanie z łaźnią, żeby podbić im trochę nastrój. I dostaliśmy jakieś ulepszenie, czy jakąś nagrodę. Im wykupimy to, tamtej nie trzeba. I to jest osiągnięcie, które jest zakupienie buffa oraz, tutaj wybaczcie, tak robię szybkiego alt-taba, ale to jest... O! Zbuduj wszystkie budynki! To ciekawe, więc oficjalnie mamy już wszystkie budynki. Zanim coś, to jednak muszę jeszcze zobaczyć, jak tam jest z zapasem mikstur. Okej, okay, tutaj do 20 uzupełniamy, nadal ciągniemy na małych miksturach. Spokojnie, niedługo pójdziemy na jakieś lepsze. Wysyłamy ją na las. A ich do ruin, bo dalej zbieramy te kamienie. Ale spokojnie, teraz może być lepiej, jako że mam te buffy. Chociaż nie, nadal jest tak samo niebezpiecznie. No cóż. No cóż. Najważniejsze, że przynajmniej możemy jakkolwiek to ogarniać. I... okej, okay, szykuję się teraz na szybką ucieczkę. Dobra, udało się, to się liczy. Mamy niewielki zapas, to szybko robimy heal. I wyruszacie ponownie. Tym razem bez buffów, bo mnie na niej nie stać najprościej w świecie. Ale tak. Musimy po prostu mieć ciągłość wszystkiego. I cóż. Jej, udało się. Dobrze. A teraz zarzucę replay, nie ma co nawet czekać. W sumie tak, ona mogłaby chodzić ciągle na replaye. Dobra. Tutaj się udała jedna rzecz i... W takiej sytuacji chyba najlepiej będzie zachować esencję, jeśli bym miał przegrać. Bo wiecie, no szkoda byłoby naprawdę po prostu marnować coś, co jest mi tak potrzebne do questów. Inne rzeczy, żeby nie było, też oczywiście bardzo potrzebne, no ale... Tak. Priorytety, rozumiecie. Okej, klej miksturkę. Dobrze, dobrze, dobrze. Okej. Okej, jeszcze jakoś to jest. Klej, tak. Jeszcze nie muszę uciekać. Dobrze. I zobaczymy, co jest następne. Bo wiecie, nie ma co uciekać, jak zaraz mamy trafić na drewno. Okej, udało się. Relaks. I tak, leczenie naturalnie, bo jakby inaczej. Tutaj relaks. Kolejny jakiś konkurs. Droższy. Z dużo większą reputacją. Ryzykujemy. Trendy kolorem jest różowy. Nie wiem, czy to oznacza, że muszę mieć różowy, żeby to wygrać? Nie mam niestety nic różowego. Ale mniejsza o to. No więc zobaczmy, jak to wyjdzie. Swoją drogą. No nie zapowiada się, żeby to było najlepiej. Ale patrzcie, w ogóle ten otoczenie się trochę zmieniło. Wcześniej byliśmy tam na takich typowo wiejskich, stodolnych rzeczach. Ty proszę, to jest jakiś piknik w parku przy fontannie. No i niestety nie. Straciliśmy dużo pieniędzy, nie udało się wygrać. Smutek. Ale tak, już rozumiem. To jaki jest trendy kolor, ma wielkie znaczenie, jeśli chodzi o... o to, co, jak i kiedy, żeby to wygrywać. Dobra. Na przyszłość będę już wiedział. A póki co craftingujemy, ile wejdzie z tych esencji. Jakoż mamy specjalistę od craftu. I... co? Jeszcze jedna, może dwie takie wyprawy i powinniśmy być w stanie już zaliczyć questa. Na czym też w sumie warto byłoby powiedzieć, że chciałbym zakończyć dzisiejsze spotkania, jeśli do tego się uda. A póki co tak, tutaj znowu te kamienie iść. W sumie tam, fajnie byłoby zaliczyć oba questy. Też ten na kamienie żalu, więc tak, idziesz. No i cóż. W sumie nie wiem, co więcej powiedzieć. Poza tym, że tak. Sytuacja nie wygląda zbyt dobrze. Jeśli chodzi o te górne wyprawy, będę musiał definitywnie wymyślić w jakiś sposób, żeby ci wszyscy tamci byli wytrzymalsi. Oczywiście znam jedną łatwą odpowiedź. Nazywa się ulepszać im po prostu staty. Ale to jakoś tak to do mnie nie przemawia.
Po prostu, żeby wydawać złoto bezpośrednio na ulepszanie statystyk. Tak, od razu teraz. Wiecie, to są ważniejsze rzeczy niż tylko tamto. O, okej. Okay. Dobrze, na szczęście mam miksturę. Wiej. Lepiej wiej. Potem miała miksturę, ją wypiła, ale... Tak, lepiej by zwiała i... O, proszę, udało się zdobyć schemat na koszulę milicji 2, więc super. Wiemy już, co trzeba wykrafcić jednemu z naszych. Dobra. Co ciekawe, też dużo esencji zbieramy bardzo w tym lesie. Więc, no, nieźle. Tam chyba było potrzeba 10, co prawda, na wykrafcenie, ale nie, przepraszam, jakie 10? 6 na 5, więc nie jest tak źle. Patrząc, ile tego zbieramy... Adam, będziemy mogli to już ogarnąć. I przy okazji mamy 10 kamieni i żalu, więc możemy oddać. Ja tego nie rozumiem. Ta kostka w ogóle nie reaguje na kamienie żalu. Co za genialny czarodziej ją skonstruował. I dlaczego? Normalnie tak interesujące, zarazem powołujące szaleństwo. U. Lek na alergię. Jakieś mamy zadanie od niej w ogóle. Co okropne. Wszystko teraz pyli, a moja alergeny są... Akich. Znowu aktywne. Młynarz obiecał, że mi pomoże, ale te 4 wilcze skóry w zamian. Pomóż mi je znaleźć, proszę. Dobra. Mamy to, więc od razu wykonujemy i... Stajemy za to perka kociak. Aha. 10% szans na zaczarowanie wroga, który ich zaatakuje, powodując, że nie zaatakują tej postaci ponownie. Okej. Zaniosłam te 4 skóry młynarzowi i... W zamian dał mi... zwykłą chusteczkę. Szkoda mi go. Aha. Okej. Tam w sumie powinien się wstydzić. Czemu wszyscy się ze mnie... śmieją? No, i to tyle. Ale jej, mam perka dla niej, więc super. I kolejne jakieś zadanie. Zły eksperyment. Wydaje mi się, że wiem, co zrobić. Jeśli moja teoria jest prawidłowa, jak tylko potrę kostkę żądlącą skórą, czy jakąś taką szorstką skórą, wysnuł hipotezę, że kostka staje się czerwona. Mogę cię prosić, żebyś trochę znalazł? Okej. Jako, że jeszcze many potrzebujemy trochę więcej. Wyruszamy w takim wypadku teraz na battlefieldy, żeby zdobyć tą skórę dla niego. Jeśli się uda, to się uda, jeśli nie, to nie. I w ogóle patrzcie, ona ma kociaka ze sobą teraz. Wow! To pierwszy skill, też jakiś skill, który działa nie tylko tak, że daje efekt, ale naprawdę zmienia coś na planszy. Ciekawe. I w sumie jestem lama, zapomniałem wykrafcić nowe koszule dla naszych tutaj ekip. Ale dobra, mniejsza z tym. Jakoś to ogarniemy. I oj, niedobrze, elitarny wilk. Może sobie nie poradzić z nim. Chociaż z tego co widzę, radzi sobie zadziwiająco dobrze. A tutaj oczywiście to samo się dzieje. Czyli powoli przegrywają. W takim wypadku wiem, że nie idę po skóry, ale w głównej mierze i tak wolę zachować esencję. Na wypadek, gdyby miało pójść źle. Bo wiecie, jeśli nie weźmiemy esencji, to nigdy nic nie ulepszę. Dobra, ty możesz póki co zakończyć swoją podróż. Ty jeszcze idziesz kawałek i 2 sukcesy. Dobra. Czy mamy na to? Mamy! A jako, że mamy, to w tym momencie zdobywam 10 many i na tym kończymy epizod. Bo tak, już tak trwa dosyć długo. I dobrze. Otrzymujemy nagrodę i teraz w sumie będę mógł jakieś ogniste strzały wysyłać na wrogów. Jeszcze mgła ucieka trochę bardziej. Okej. Okay. Zebraliśmy wystarczająco dużo esencji. Teraz musimy tylko nauczyć się jej używać. Skonfiskowaliśmy zaklęcie ognistej strzały jednemu z naszych Dark Sorcerer. To jest takie ciężkie do przetłumaczenia. Bo jest to takie dowolne. Może to być mag, czarodziej, zaklinacz, czarownik, cokolwiek. Więc po prostu jednemu z naszych magów, tak powiem, dla ułatwienia. Za złe zachowanie. Weź jej poczuć trochę. Okej.
To pali! Użyj ognistej strzały, by pomóc swoim bohaterom w bitwie. Ale pamiętaj, że zaklęcia zużywaj manę. I spróbuj niczego nie podpalić. Użyj dwa razy ognistej strzały. Dobra. Dobra, ale to wszystko już będzie, jak mówiłem, w następnym epizodzie. Póki co jeszcze chciałbym sprawdzić tylko jedną rzecz. Tylko już nie pamiętam, o co chodziło. Mam tu jakieś informacje o modzie? Nie, nie ma niestety. I... ho. Albo w tym się nie pamiętam, co chciał sprawdzić, więc tak. Trudno się mówi. Dobra. Na tym już naprawdę kończymy. Tak będzie chyba najlepiej. I co, następny epizod za 2 dni standardowo, więc dziękuję wam bardzo za uwagę. To tyle i trzymajcie się. Hej, hej!